A to co to za kulki, po co to? O, za dymiarka jeszcze była. No, za kliker? Za kolaki? A takich perków nie widziałem. Bo leży! A nie widziałem tego wcześniej. Oj, szczuras. Halo. Kurde. Witek? Witek, to ty, Gucio. O kur... Kurasy. A to jest gra! Już się świeci ta lampka obok kamerki. Najlepszy symulator, w jaki grałem. Anonimowy widz. Niezapomniana przygoda. Ryszard, wypuśćcie mnie z tej piwnicy, beta tester numer 4. Gucio Simulator to innowacyjna gra, która pozwala ci wcielić się w twojego ulubionego twórcę internetowego i pokierować jego losami w tej zwariowanej przygodzie. Usprzątaj mieszkanie, obejrzyj telewizję, a nawet idź do sklepu po wodę, to i wiele więcej czeka cię w symulatorze Gucio. Ja pierniczę. A to jest jeszcze stary... Kurde. Powiem wam, że ten pokój wygląda jeden do jednego, jak ten stary pokój. A to grafika, znaczy zdjęcie, to niemożliwe, że to jest zdjęcie. Ale ładne menu zrobione, kurde. Znaczy w sensie takie minimalistyczne, ale czytelne, przejrzyste, ładna czcionka. Ba, ustawienia, 60 fpsów, nie muszę kapować. Głośność ogólna. To samy kolor klawiatury, wszystko to samo. Klikam nowa gra, zobaczymy. Dobra panowie, dzięki za streama. Widzimy się jutro. Albo pojutrze. Trzymajcie się i cześć. Jezu, aż się poczułem, jakby faktycznie był. To tak to mniej więcej wygląda. Badanie rozpuszczalności Zuzia? Jaka kurwa Zuzia? Nie mam żadnych Zuź na tym. O ile mnie pamięć nie myli, to nie zlikowałem IP w ostatnim czasie. Dziwne. Muszę zrestartować router. W sumie mądry pomysł, żeby nie było dubbingu, to będzie na żywo, jak będę czytał. Ciśnij E, aby wejść w interakcję z obiektem. Słyszę tą muzykę. Jezus Maria! Jak to dziwnie! Kurde, jeszcze to dziwne uczucie. Jak się jeszcze mieszkało w tym pokoiku. No mniej więcej taki wielkościowo był. Kurde, nawet te znaczki od szafy czerwone, takie same. Też miałem czerwone łapki od tego. A szkoda, że nie działa przecież. Yamaha Portable Grand, a to aktualne? To chyba to aktualne. Nie ma plazmy? Tak, tu stała. Tu był jeden karton, tu był drugi karton i pomiędzy nimi słoik z plazmą był. Ale został wyrzucony po kilku latach. A działa, tylko E trzeba. A tu jest! Pa. Ale pofałszowane. No, ten sam obraz, nawet tryptyk. Wszystko to samo. Słyszycie to czy nie? Takie strzepty takie, jakby głos tego lektora. O kurde, no to kiedyś było pokazywane. Ciśnij prawy przycisk myszy, aby przybliżyć kamerę. Ty no słyszę, donate'a. A tu się akurat lampka nie świeci. Odbierz Skype'a. Czekaj. A to co to za kulki i po co to? O, za dymiarka jeszcze była, no. Obecne zadanie, sprawdź co się dzieje z routerem. Boję się panowie, że pobuguję wam tą grę nieświadomie. No nie mam takich zdjęć w domu. To na pewno. Wydanie specjalne wiadomości. W dzisiejszych wiadomościach wąż ukąsił turystę na terenach Krakowa. O kur. Możliwe ochłodzenie klimatu na terenie województwa małopolskiego. Polscy studenci twórcami nowatorskich groźny przestępca posługujący się pseudonimem Paramax Steel został zatrzymany. Max Steel? Jezus. Już dziś w nocnych wiadomościach. Chryste, panie. Gimmi, ja jestem Markuel, a w tym krótkim wejściu powiem wam o laptopie na kanapie. GS60. Jest to laptop gamingowy i skrót GS jest chyba od Ghost. Jeszcze czapeczka Timobu. Nie będzie szybko. Oj, dobrze, to nie Polaków puścili. Z takim kątem też go sprawdzę w LoLu. Ustawię wszystko na very high i zobaczę, jak będą wyglądały FPS-y. Co muszę wam o nim powiedzieć, to, że jest cieniutki. Tak właściwie, jak kupujecie krojony chleb, no to jest ta grubość. Ładnie się świeci, dźwięki też są. Powiem wam jeszcze o dwóch funkcjach, zanim przejdziemy do poradnika. Pierwszą jest Audio Boost. I ta funkcja działa tak, że ten sam dźwięk w tych słuchawkach różni się od tego na komputerze i na laptopie. Dlaczego tak jest? Właściwie nie zagłębiałem się mocno, dlaczego tak się dzieje, ale
ten dźwięk jest wyraźniejszy. Dobry wieczór. To jest jakiś losowy program. Czy możemy? Czy ma pan, przepraszam, bieliznę, czy czuje pan zawstydzony? W Wajteczkach. A, Wajteczka, dobrze, jest. Boże, nie znasz tego? Nie, nie widziałem tego. Zdzisław, sławny Zdzisław i jego majtki. Cześć Bogusiu, witam cię. Słuchajcie, mam do was kasę. Jest, za to kurwa jest? Pierwszy raz to widzę, ale to... Boże święty. Do końca to oglądamy? Czy idziemy na router? Tak, ale to może trwać godzinkę. No swędzi mnie strasznie dziś, no, jak nigdy. Ale nie jestem ćpunem, tak mi się przynajmniej wydaje. No nie jestem. Pierwszymi objawami przedawkowania narkotyków jest straszne swędzenie nosa, później świąt przychodzi w inne miejsce na ciele, więc mam mocne dowody. Mnie nohal swędzi. O! Nos swędzi. Nos się wydrapie, żeby nie zaswędział. Ostatnio spokój. Mnie nohal swędzi. A mnie nohal swędzi popoga. Ale mnie brwi swędzą, bo bym je wyczesał. O, a mnie nos swędzi. A mnie nohal swędzi. Co jest? Wcześniej nos, teraz ucho. Niedługo będą mnie swędzi. Ale mi plecy. Dzieci jaja. A mnie nohal swędzi. Ała. Mój nos, ale... A mnie nohal swędzi. A mnie nohal swędzi. A mnie nohal swędzi. Ty nohal mnie. Ile razy już to podrapałem. A mnie nohal swędzi. A mnie nohal swędzi. A mnie nohal swędzi. Ja pierdolę. Ale... Swędzi Chryste. Jak mnie nos swędzi. A mnie nos swędzi. Co? A mnie nohal swędzi. A mnie nohal swędzi akurat teraz. O nie, bo szuwa. Kurwa sobie nos. Tak czasami swędzi. A mnie nos swędzi. A mnie nohal swędzi. A mnie nohal swędzi. Chryste panie. A mnie nohal swędzi. A mnie nohal swędzi. A pani nohal. Nie no, już dziwnie zaczęło to brzmić. Brzmieć. Dzięki Polska. To nie płaczę. Tylko oczy przecierałem, bo mnie jakoś swędzą. A mnie nohal swędzi. A mnie nohal swędzi. A mnie nos swędzi, co jest? Odciąłbym sobie nos, tak swędzi. A mnie nohal swędzi. Ale mnie nohal swędzi. Ale mnie nohal swędzi, nie wytrzymam. Ale mnie brew swędzi. Komu się chciało wszystkie te szoty? A mnie nohal swędzi. Razem składać. Wiecie, to się ogląda tak o, ale znaleźć na perspektywie lat wszystkie szoty z nosem, to jakiś degenerat nosowy. Naprawdę. Dzisiaj mnie nos nie swędzi. A to się zaczęło? Wtedy? To jest gdzieś po operacji jakoś świeżo. A mnie nohal swędzi. A mnie nos swędzi. No jak mnie nos swędzi? A mnie nohal swędzi. A mnie nos swędzi. A mnie nos swędzi. A mnie nohal swędzi. Nitrus jak to zrobił? A mnie nos swędzi. Możliwe. A nitruska dawno nie było. Z plecy mnie swędzą. A mnie nohal swędzi. A mnie nohal swędzi. Kurde, nohal swędzi. Ale mnie oczy swędzą. Kurde, mój nas. A mnie nohal swędzi. Kurde, nas mnie swędzi. A mnie nohal swędzi. Każdy jest inny. To nie ma duplikatu. Nohal mnie swędzi. A mnie nohal swędzi. A mnie nohal swędzi. Niesamowite. Oj, fajerwerki w domu. Starszy mężczyzna jedzie pod prąd na autostradzie. 88-letni mężczyzna został złapany przez policję po tym, jak jechał po autostradzie pod prąd. Nie no. Autostrada została zamknięta na 3 godziny, gdy służby porządkowe sprzątały po wojażach dziadka. Kiedy policja zapytała, dlaczego dziadek jechał pod prąd, mężczyzna odpowiedział, że nie miał pojęcia, że się pomylił i myślał, że to inni jadą w kierunku. Dzięki, żugareczek. O mój Boże. Jeden z najmocniejszych filmików. No hej, kochanie. Cześć, truskaweczko. Słuchaj, wiesz, że niedługo mamy naszą rocznicę? Ta, kiedy? No 2 grudnia. No nie mów, że zapomniałeś. No to, nie wiem, może byś zabrał mnie w góry, albo na kolację. O Jezus. Albo chodzisz do kina? Wiem. Zabiorę cię do Muzeum Gazownictwa w Warszawie na finale Polskiej Ligi Światowej. Jezus. Ale fajna reklama, w sensie... Nie wiem, no. Fajna? No nie powiesz, że nie zapada w pamięć. Poszuką sił turysty na terenach Krakowa. Dobra, to już było. Drapak Ryszarda. Patrzcie, jakie urocze emotki. O kurwa, coś nowego? Ciąży na nich klątwa nieśmiertelności. Prześladują ludzi w koszmarach. A jeśli naprawdę istnieją?
Żywe trupy. Ale ciekawy dokumentarz, bo obejrzał oryginałkę. O Jezus. Nazywam się Amishada Tusin. Jestem kierownikiem produkcji w szwalni Pablo Sabre. W naszej szwalni pracuje obecnie 1000 osób, w tym kobiety i dzieci. Kochamy naszego szefa. Daje on pracę i godną zapłatę dla bangladeskich rodzin. Praca 12 godzin dziennie to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim przyjemność. Wysoka jakość naszych gaci to dla nas priorytet. Materiały do produkcji pozyskujemy od lokalnych dostawców po najniższej możliwej cenie. Pracujemy na dwie zmiany, co umożliwia nieprzerwaną produkcję 24 godziny na dobę. Dbamy o naszych pracowników. W przypadku choroby, mogą przysłać do pracy kogoś z rodziny. Gdy nie mają takiej możliwości, mogą jednorazowo nie pojawić się w pracy. Jak pewnie zauważyliście, spartańskie warunki. Fajmy obrza za plecami. Jednak z własnego wyboru, my zapewniamy krzesełka dla wszystkich. Posiadamy również narzędzia do utrzymywania porządku w naszej placówce. No i kilka gaśnic w razie kolejnego pożaru. Kolejnego. Dzięki temu bojlerowi dostarczamy ciepłą wodę na zakład produkcyjny. Higiena pracy jest kluczowa przy produkcji wysokiej jakości gaci. Przed wejściem na halę pracownicy biorą grupowy prysznic. Jezus Maria. Priorytetem. Kupujcie gacie Pablo Sabre. Wspierajcie bangladeską gospodarkę. Ja jestem Marko, a okay. W tym krótkim chyba jest losowo. O, to tak działa, pa. To było? O! Przedstawione sceny są... O, jak oglądaj? Już to oglądałem. A miałem tą podkoszulkę od Torondina, miałem. Już nie wiem, gdzie ona teraz jest. O, cholera, piękny twór. Nie wiem, której edycji Minecrafta to chatka, ale wszystkie były w zasadzie podobne. Niektóre szafki można otworzyć używające. Okej, to już doszedłem do tego. A tato kto to była? To jest to Rosę? To chyba wyprawa z Weroniką była. A to? Na starego z boka ta postać wygląda. Jezus Maria. Straszyłem się trochę. Mieszkanie obok streamerów. Muszę się jak najszybciej tego pozbyć. No już chyba to zostało zrobione. Chociaż nie wiem, bo ja nie przypominam sobie, żebym się pozbywał tego, a nie mam takiego zdjęcia w dowodzie. Ale jakby umieścili takie, które mam, to już byłoby przerażające. A, widzisz. To było do... Jak się ta gra nazywała? Nie NBA. UFC? Ale to ja, to się zgadza. Data urodzenia 96? O, że odmładzają mnie. Dobrze, dobrze. Dzięki za PESEL. Spoko. Notatkę zobacz. Okej. Okay. Miecz och. Panie Korosły, właśnie sobie na to moment czekałem powiedzieć tobie, że serce mi wali w środku czarnej zbroi, a zaraz szef pęknie, bo tak mi... Ja nie przeczytałem jej chyba tego całego. Mam nadzieję, że nie. O moja droga panienko Rose, kiedy... A tego tego w ogóle nie pamiętam. O moja droga panienko Rose, kiedy słyszę twój głos, moje serce nie pęka. Kiedy jest w nim rozterka, twój uśmiech niczym gwiazdy na niebie wskazują mi drogę, kiedy idę do ciebie. Czerwiec 2018, 4 lata temu już? Stosuj jasność gry w ustawieniach tak, aby obrazek był niewidoczny, ledwo widoczny, widoczny. Super jest ustawione. Za jasno? Dobrze jest. Jest ledwie widoczny. Jest widoczny, jest niewidoczny. Prawie. Scam.pl to nie jest takiej strony. To było ręcznie robione. Za kolaki? A takich perków nie widziałem. Myślę, że byłyby kupowane, jakby były. Nawet chwytliwy wygląd mają. Są w lodówce. Nie da się otworzyć? Skandal! Samo mięso, oj! Wołowinka? Nie no, różne wersje mieli, różne. Makowczyk? Makowczyka nie, ale kawuchy bym się napił. Ty jadłeś? No bo to było mięso, 100% zwykłego mięsa, suszonego. Jak kupujesz normalnie, to masz to samo. Quest, sprawdź co się dzieje z routerem. Co się dzieje? Chociaż wszystko już zobaczyłem? Bright Eye, patrzymy w dobrą przyszłość, zadzwoń już teraz. A to chyba, że co, że operacja była? Chyba ta. Wizytówka Bright Eye. Jeszcze coś? Chyba wszystko odkryłem, co się dało odkryć. Nie wiem, czy coś... A nie, jeszcze na komputerze.
Nie wiem, niewygodnie mi się siedzi, kurwa. Zaraz wyłączam streama. O kurwa. Ja pierdolę. To jest sprzed... A to było niefortunne bardzo. To było sprzed 6-7 lat. Teraz jest 3 razy większy. Wtedy to była krata Herkulesa. Pokaż to ostatnie, bo zasłaniasz. A to? Skąd te zdjęcie ludzie mają? Kiełbasa! Jezu. Excuse me? No wiem. O kurde, to jest chyba z mojej pierwszej kolonii, na której byłem. No jako dzieciaczek. Było słab takie same jak teraz, tak? Po prostu jest, no. O kurwica. Tfu! O kurwica, ale stare te zdjęcia. Szczuras. No. Skipę? Morris, jeb... Oj. Dobrze, program skraszował. Znowu słyszę donaty. Za kliker? Boże, kurwa, nienormalni jesteście. Naprawdę. Chryste, panie. Popierdoleni. Ale klasnęło tak z satysfakcją, to się zgadza. No, kurde. Chryste, panie. Do stu? Widz nie wiem, ile na to punktów wydał, ale trochę wydał. Już. Baby Powders współpraca. Twitch decyzja w sprawie Urbana. Project Telohell przypomnienie zaległo opłaty 10 tysięcy złotych. Nie no, to już nie jest hostowane. Korn Hub od dawna nie wstawiałeś filmu. OnlyFriends, twoja subskrypcja została ponownie odnowiona. Hej na tego bossa, użyj Lightning Sworda. Żarty żartami, ale takie maile się bardzo często pojawiają, jak jest jakakolwiek gra zaczyna na dłuższe. Piotr P. W dniu wczorajszym dałem hosta, pozdrawiam. Mój tak. I can show you your salary. Slovakia VR. Zachęcamy do ponownej współpracy. OnlyFriends, nie możemy sfinansować płatności. Nigdy nie wykupywałem żadnej subskrypcji na OnlyFriendsie. Kłamstwo. Kamera. Kurde, aż się boję w to kliknąć. Te ikonki ogólnie riski wyglądają. Pobudzają moje uczucie paranoi. Ale to w grze chyba nic by nie ten. Umowę przeczytaj. Gdzie umowa? A, to się da kliknąć. Faktycznie, ty. Szanowny Witoldzie, dziękujemy panu za skorzystanie z naszych usług. Pragniemy z przyjemnością poinformować, iż pańska umowa dotarła do naszej siedziby i jest aktualnie w trakcie przetwarzania. Potwierdziliśmy również datę pańskiej wizyty. Z niecierpliwością wyczekujemy pana w naszym gabinecie z poważaniem zespół Bright Eye w spraw komunikacji. Aha. Okej. Tego nie mogę. A to? Czytaj wszystko, ale się nie da wszystkich. Patrzcie. Tylko to jest takie jakby nieprzeczytane. Reszty nie da się. Dobra, co się dzieje z routerem? Puchar? Pierwsze miejsce w konkursie pod tytułem... Dobra, pierdol się. Może uruchomienie ponownie coś naprawi. A, może uruchomienie ponownie. Wszystko dalej na czerwono. Orange światłowód. Muszę zadzwonić na infolinię. Zadzwoń na infolinię. Okej. Okay. Znowu słyszę głosy i szepty. A gdzie mam telefon? O kurwa, panie jakieś są. Pora wybrać numer. Jeszcze książki. Witamy w Orange. O kurwa, jeszcze Max zaraz jeden. Będzie, to już nie zostało. Dobry wieczór, jestem Max. Nienawidzę miło go. Cię słyszeć naprawdę, ponownie. Go kurwa nie Nasza cierpię. Rozmowa jest nagrywana. Powiedz, w jakiej sprawie dzwonisz? Internet mi nie działa. Podaj numer telefonu, którego dotyczy sprawa, lub numer usługi internetowej. 47, dziękuję. 51. Zidentyfikowałem twoje usługi stacjonarne. Możemy kontynuować rozmowę. Przeprowadzę teraz szybki test, aby sprawdzić, czy twoja usługa działa poprawnie. To chwilę potrwa. Wygląda na to. Sprawdzam w systemie i mam informację, że usługa po naszej stronie działa prawidłowo. Wszystko wskazuje na to, że uszkodzenie jest po twojej stronie. Nie czy mówi chcesz tak, mówi, że po ich, zazwyczaj. Z płatnej asysty technicznej? Nie. Płatna asysta w Orange to umówiona wizyta technika, który postara się usunąć problemy tu z twoim sprzętem lub przez telefon. Koszt wizyty technika i skutecznej naprawy to 129 zł. Jeśli technik nie naprawi usługi lub stwierdzi, że usterka jest po stronie Orange, to opłata nie będzie naliczona. Czy chcesz przejść do zamówienia płatnej asysty? Nie chcę, kurwa! Zawsze możesz też spróbować samodzielnie rozwiązać problem. Radzę w pierwszej kolejności sprawdzić, czy modem jest poprawnie podłączony do zasilania i komputera oraz wykonać restart wszystkich urządzeń, odłączając je od prądu. Powiedz proszę, w czym mogę ci jeszcze pomóc? W niczym, żegnam. Dziękuję za rozmowę.
Życzę miłego dnia. O, trzeba garnąć te porozrzucane papierki? Jak to? Do kosza. Kosz był... Ale muzyczka, no... Jeszcze chyba w sypialni jakiś syf był. Albo i nie. O, leży! A nie widziałem tego wcześniej. Kurczę. W końcu ogarnąłem ten syf. Pora coś zjeść? Reduwa się odblokuje, czy za kolaki? Sprawdź jedzenie w lodówce. Zobaczymy, co zostało. Z Gaming House'u? Kończy się woda, trzeba będzie iść potem do sklepu. Zjedz pizzę. Pizzę? O! Zrobiłem co chciałem, już pora iść do sklepu. O tej godzinie zazwyczaj wszystko zamknięte. Stacja benzynowa była otwarta. Z walizką? Nie no, to raz było. Bo nie miałem furki. A potrzebowałem dużo zgrzewek wziąć. Dlatego. A łatwiej po prostu to wieść niż nosić, bo... Oho, patologiczne osiedle. Jezu. To patologiczna fura. Halo. Idź tam. Kurde. Niech się bawi w takim razie. To idę, no jak nie chcesz. A sklep gdzie? Zostaw mnie. Pepe Shop? Bright Eye. Dlatego Matson mnie tak oczyma cały czas zaczepiał dzisiaj. Ratuj dziecko. Czekaj, w sumie nie zobaczyłem, czy on tam sam był z ciekawości, bo szyby były przyciemnione. Nie, wszystko zaciemnione. Nic nie widać. Mieszkanie sąsiadów, zobacz. Gdzie? Czekaj, pierw do tego sklepu. Boję się zabugować coś. Mam tendencję do tego. Okno. O kurwica, chyba Michałek. A to zazwyczaj nie było paska i to było odsłonięte? O kurwa. I love you. Michałek albo ten drugi widz, jak on się zwał? Szuwi. Chyba tak, Lubusiowa impreza. Gawielek? Nie. Szuwi, podłoga NGNLO, chyba tak. Jasne oko. Co? XN, król, H2P, weź, bo... Sekta jakaś. Od poniedziałku do piątku. Kalendarz. Następny autobus prawdopodobnie środa. Coś tu przyjedzie? Pepe, mały, duży sklep. Hit, gazowana szmata była. 4 złote, a to było takie zdzierstwo. Taka butelka wody, to znaczy butelka tego soku to chyba zdychę kosztowała. Zdzierstwo. Pepo happy hours. W godzinach 6 do 8 kawa tylko po złotówkę. O nie, czarna woda, ale to gówno było. Jakbyś metal pił. Szampańska oferta, wow. 6 zł? Właśnie to więcej kosztowało. A za dyszkę Dorato białe ze stacji było 100 razy lepsze. Nawet na teście wyszło bez patrzenia. Witam. Kurwa. Szansy nie dali na początku, nie, nie. Teraz robię pęgę. Proszę mnie. Co, na liście zakupów? Dwa bułki, kiełbasa, Henken, woda. Samą wodę. Mokra. Jola. Troszkę mnie Hubert, powiem szczerze, uprzedziłeś, bo pana Witolda, pani Witold, pomiędzy na kierownicy. Oj. Jak wodę wziąć? Idź do sklepu po wodę. Jestem w sklepie, wodę widzę, ale nie mogę jej wziąć. Ręką, tak też pró... O! Żywiec woda, niegazowany jako butla. Szczegóły, paczka tanich chipsów. Oho. Nie ma kasjera. O kurwa. Jeszcze muzyka przestała grać. Pilne, musimy szybko uzupełnić magazyn. Wczoraj był u nas mężczyzna, który zrobił zakup za 1500 zł, kupił 15 kg cukierków, mnóstwo ciastek, kilkanaście zup naraz i wyczerpał cały zapas masła i pieczywa, jaki tylko mieliśmy. Mam podejrzenia, kto to może być. Pan Adrian. Stały klient. Tylko na stacji to... Chociaż nie, to nie stacja, wróć. To żaba. Ale to i tak nieoptymalne robić duże zakupy na żabie. Nie ma światła. Obecne zadanie, znaki zapytania. Boisz się? Nie bój się. Tu Ładiego nie była taka lodowa? Stick! Time! Ojej. Tam to też stare. To też stare. Jeszcze w okularach.
Pogromca? Pogroa? Programowanie? Kurs Murphy? Żul niegroźny? Cała siatka detektywistyczna. Grafika Asana, płyta i Luditu. Ale ta gra miała potencjał na dalekie rozwinięcie, kurczę. Ale i tak super. To jest nie koniec? Ja myślałem, że to koniec, że to ending. A, mroczniejsza część. Zaczyna. Gazeta Namowska, znany streamer zaginął, Witold Tacikiewicz. Chyba o mnie. Najbardziej mroczna część gry teraz. Co tutaj się stało do cholery? Chociaż tamten pozytywny klimat mi odpowiadał, no. Teraz się pewnie syf będzie dział. Latara? Wszystko z tym Bright Eye'em będzie powiązane. Bright Eye, patrzymy w dobrą przyszłość, zadzwoń już teraz. Norweski kierunkowy. O, a na max volume dałem. Noir? Uwaga! Po otwarciu drzwi sprawdź obecność kabiny. Winda nie wygląda, nie zdążyłem przeczytać. Nie wygląda na nową, mam nadzieję, że działa. O. Chyba jest kabina. Znowu powrót pozytywnego klimatu. Komputer mi się pali, słyszę. Nie no, nie pali, coś się, wiatraki odpaliły. Schody na, nie wiem, strych jakiś? Operacje na oczy robili. Texture-based method for document segmentation and classification. Jakiś taki PRL-owski wystrój trochę. Wielki Polak. 22. Z zeznań świadków możemy się dowiedzieć, że streamer opuścił dom o godzinie 23 i skierował się w stronę sklepu. Policja nie znalazła Witolda oprócz ciała zamordowanego mordercy. Ump wybrał Florydę. Koniec rządu Facebooka. Widzisz mnie? Jeżeli nie, to zadzwoń do nas. Ale naciągactwo. To tak jest zrobione, żeby nie było widać. Kurwa mać, ty. Co? Chyba potrzebuję wytrychu, aby otworzyć ten zamek. W ogóle co to jest za lokacja? Co to jest za Javiera? Chcieli, żebym się dostał, ale... Mamona? To nie jest Mamona. Znaczy nie wiem, jak wygląda dom Mamona. To jest to zejście do góry? Znaczy wejście. Chyba jeszcze tylko tu nie byłem. Miś. Wytrych potrzebny jest. Tego nie otworzę. Oho! Chyba kod będzie trzeba znaleźć. Nie no, chyba by nie dali, że 2137, bo tam papież wisiał. Nie. No nie ma tu dużo liczby do wprowadzenia. Chyba, że 10, 10, 13 albo 22. Dobra, spróbujemy tak. 22, 11, 12, 13, 14 i 15. Znaczy 15, no nie. Co? Wytrych. Co? Co, co? Gówno. A, jeszcze tu nie spojrzałem. Albo godzinka. A, widzisz. O kurwa, co to jest? Trudne się wylosowało? No, chyba tak. Chwila, od tamtego zegara zacznę. On już będzie pasować, nie będzie trzeba męczyć. Dobra, to chyba ten drugi zegar będzie odpowiedzialny za to. 7, 45, 57. Jak 58? Byłoby, tu jest 55, tu byś miał 58. Dobra, lecimy od 52. O kurwa, nic nie pasuje. A, widzisz. Zabłocie? Kurde, co tam jeszcze było napisane? Chyba tyle. O, teraz się otworzyło. Chyba, że tędy już przyszedłem, już nie pamiętam, jasny gwint. Szczurasy. Dlaczego, dlatego ten kluczyk do Hondy? Ty, wysmolone niektóre są. Jest wytrych, pa. Rozwiąż tą zagadkę. No ale nie mam nie mam wystarczających danych, żeby to rozwiązać. Może za tymi drzwiami będą jakieś kody. Może to nie na podstawie zegarów. Może zegary są tak dla picu. O. Dobra, wytrych jest. A to co to? Woda. O kur... Kurwa, bint? Stream bubnika mi się kojarzy, jak widzę ten dywan na ścianie. A to co to? O, jakaś pozytywka?
To pokój Mamona? To nie jest pokój Mamona. Te dzieciaki to kto to? To jakaś taka podejrzana jest. Dorosła pani. To dziewczynka? Wykrzyknik pajacy. To dziewczynka jest? Szlunie. Trzy, sześć? O kurwa, co jest? Noel? 7493? 3947? Nie no. Jakbyś wszystko tak odwrócił, to 7493. 3947. Czyli to nie zegary widzisz. Oho. Kurwa no! Daj spokój. Łeb odpadł. Jakiś agregat, jakaś skrzynka. Kaseta. Jestem prawie pewien, że widziałem gdzieś w tym domu odtwarzacz do nich. A widziałem? Pewnie gdzieś przy telewizorku był. Co to? O Jezus. Ej, tyle sa kurwo, dawaj na gole klatę się napierdalać. Z Ikei w nocy, wiecie o co chodzi. Czy na przykład zakłapamy, stajemy na noc, chowamy się i tam się... O Jezu. Na jedzenie opowiem tak, że nie za bardzo. Proszę pani, a co pani by chciała do tego jedzenia? Kwaśny chlebek. Kurwa. Naciągaczka. Ja idę do Carrefoura, to mogę pani kupić. Tylko musi pani powiedzieć mi plus minus, co pani chce. Dziurko, ale to na Karmelickiej tam. Ale to też można podejść, no. Nie, a ja nie lubię, bo kwaśny. Chyba Witek się jest dobry. No. Dobra, to na Karmelicką nie będę szedł, ale to pani dam. Nie zbiednieje od tych 20 zł, a na alkoholiczkę nie wyglądała, wam powiem tak, myślę. A, tak. Nie wiem, czy jest ostrość. Pewnie nie ma ostrości, jak zsumowałem. Latami tam chodzi. Nie widzę ich. Zresztą nie widzę. Ty, gdzie oni kurwa są? Może kółko robią. A ty, oni już biegną! Marszal. Aj. Ja nie pamiętałem, że suchar łysy był wtedy. Nie pamiętam tego w ogóle. A może pan ma ochotę na coś słodkiego, co? Nie pamiętam. Proszę bardzo, miłego dnia. Złe jest pytanie, bo oddaliśmy to, co dałeś nam. Jakiś mężczyzna głodny przyszedł i mu daliśmy. Farmaxil? Coś mi nie pasuje w tym nagraniu. Wydaje mi się, że jest tam coś, czego wcześniej nie było. Tak? Znaczy ja to i tak nie pamiętałem, żeby niektóre z tych rzeczy miały miejsce, ale... Ej, tyle sa kurwo, dawaj na gole klatę się napi... Coś, czego nie było? Czy na przykład zakłapałem? O kurwa, jest, no pięć no! Pa! Ej, tyle sa kurwo, dawaj na gole klatę się napierdalać. Pięć. Nie widziałem tego? Trzy? Nic mu nie bardziej. Jak? Nie wkurwiał. Marszal. Pięć, trzy, dwa. Jezus Maria. Złe jest pytanie, bo oddaliśmy to, co dałem. Pięć, trzy, dwa, osiem. Ale to było za pierwszym razem? Nie zwróciłem uwagi po prostu na to, czy jak? Bo nawet raz nie zobaczyłem żadnej liczby. Kurde. 5, 3, 2, 8. 5, 3, 2, 8 było? 5, 3, 2? Zamknięte. Nieupoważniony wstęp wzbroniony tylko dla pracowników. Pewnie Brightaj. Zakola. Całą linię produktów trzeba by było otworzyć. Chipsy, Coca-Cola, serwerownia. Brzmi jakby ktoś się na wózku poruszał, ale... Jakby jeździł pomiędzy tymi serwerami. W tych alejkach nic nie ma? Dobrze słyszałem. Krzesło. I to moje krzesło. Witek? Witek, to ty? Gucio. Tutaj na ekranie, zobacz. Jezu, widzę się. Taylor, co ty tu robisz? Widzę, że ciebie też dopadli. Ach, dopadli? Słuchaj, to nie jest dobry moment na wyjaśnienia. Musimy... O nie, szybko. Witek, szybko, schowaj się w tej szafie za tobą. Była jakaś szafa za mną? Co? Kurwa, czekaj. Była? No nie było! W jakiej kurwa szafie? Oj, szybko, szybko. O ja pierdolę. Jest. Latarki raczej nie zaświecę teraz, dzięki Bonsmatu. Delort, odbiór. Uff, mało brakowało. Słuchaj, ty, zobacz, tam jest jakiś pendrive na tym biurku.
podejść do tej klawiatury i zobacz, czy uda ci się zgrać na ten pendrive mnie. Mam nadzieję, że będzie wystarczająco dużo miejsca. Potem ci wszystko wytłumaczę. Musimy się śpieszyć, let's go. Jezus Maria, pendrive i cię zgrać? Witek, pamiętasz jak uciekaliśmy z Holandii z tym, sam wiesz z czym? No to teraz tak samo zawijamy stąd. Wróć do głównego holu, odblokuję ci dalszą drogę. Sztuczna inteligencja, jak w Danganronpie ten ziomeczek. Albo ta, w sumie to nie pamiętam. Boże, na tej lekcji z HTML-a chyba spałem. Okej, daj mi sekundę, zaraz hakuję te drzwi i otworzę. Stolny. No i cyk, otwarte. Dzięki za kole streamera. Jeszcze to trzeba wziąć ze sobą. O, o. Huch. Póki co jesteśmy bezpieczni. Przynajmniej chciałbym w to wierzyć. Nie ma co zwlekać, Witek, rozejrzyjmy się za wyjściem z tego bagna. Co ja tu robię i gdzie ja jestem i z jakiego powodu? Poszedłem sobie do sklepu. A pamiętasz, jak graliśmy razem w drużynie? O kurde. I razem z Orkulem mówiłeś, że dostaniemy się do Challenger Series? Wtedy to była kola. Śmiech to mnie było końca, a wy byliście tacy poważni. Ale pierdolenie. Pamiętam, on też w to wierzył, drużyna cała wierzyła. A teraz z perspektywy czasu wyśmiewają te złote myśli dawne. Przecież na spotkaniu, jak mieliśmy Team Rock, Rock się wzięło od Rocka, youtubera. Pamiętam, jak było spotkanie i zapytał się, jakie mamy cele i co zrealizujemy. Oj tak, wtedy było mówione, że szansa nawet na LCS jest. Siedzieliśmy wszyscy przy wielkim stole. Bez ironii to było mówione i nikt się wtedy nie śmiał. Ty Witek, ale jaja, to wygląda na jakieś studio nagraniowe. Gdzieś no. Już widziałem taki kadr, kurde, tylko gdzie? Nie mogę sobie w ogóle przypomnieć. Aż mi uszy się częsą. Gdzieś widział taki kadr? I koskie biurko takie miałem. Moje słuchawki. I norwescy ludzie? Oj, chyba tak. O-o! Pa! Pasek wytrzymałości został dodany. I tu będzie tekst tego? Oj, niedobrze. A lampka się świeci. Przynieśliśmy cały osprzęt zgodnie z zaleceniami czerwonego. Czekam, aż reszta przyjdzie z przerwy i przejdziemy do ustawiania wszystkiego. Ten stół to zawsze był tak upierdolony. Oj, lurek. Rurek? Rurek, lurek. Nie wiem, niewyraźnie było na tym wideo. Teraz trochę więcej czasu. A chyba jestem ci winien trochę wyjaśnień. Mów. Jeśli masz jakieś sensowne wytłumaczenie na to, co się dzieje, to słucham. To, co zaraz powiem, może zabrzmieć dziwnie, jak scenariusz do jakiejś gry. Taniej, typu horror, ale wszystko, co widzisz przed sobą, to fikcja. Jesteśmy zamknięci w symulacji. W jakiej znowu symulacji? Za wszystkim stoi niejaki krwawo. O nie, to ten pojebus. Czyli kojarzysz tą postać. Jakiś pisał do mnie podejrzane wiadomości. Uwięził nas tutaj z jakiegoś niewyjaśnionego powodu. Szczerze mówiąc, Witek, miałem nadzieję, że może ty wiesz. Kryptowaluty, oszukiwanie w Minecrafcie, Holandia. Pewnie znalazłby się trochę rzeczy, za które mógłby nas tutaj zesłać. Niestety nie udało mi się ustalić niczego więcej. Rozumiem, jak długo już straciłem posiedzisz. Poczucie czasu, ale chętnie bym się stąd wydostał, dlatego chodźmy już dalej. To auto jest pomalowane dokładnie na te same kolory, jak było w gierce. Tylko jest jakoś... Jakoś jeszcze ładniej wygląda. Moje summer car? Tak. To auto. W te wakacje nie było i raczej już nie zdążymy. Zamknięte. A to co to? Ten debil Kamil znowu zabrał klucz ze schowka. Znowu zabrał klucz do schowka ze sobą, zamiast oddać go przełożonemu. Jak pilnie potrzebujesz się tam dostać, to radzę sprawdzić szatnię. Debil Kamil? Jaki Kamil? Ty no, w sumie chyba potrzebujemy karty dostępu, żeby z tego skorzystać. O, karta dostępu i szatnia. Przerwa na siku? 1, 2, 2, 7. Dobra, to 15 sekund, jest. 2, 7. Wygląda jak jakiś hangar. Może to jest hangar? Jakoś podejrzanie cicho tutaj jest.
A że Delord siadł, skrupulatnie nagrał wszystko? Jasny gwint, podejrzanie cicho? W sumie prawda, może dlatego, bo nikogo nie ma. Ale podłe lokowanie produktu... Brzmiało jak jakieś kroki dziewuszki małej. Pachnie jumpscarem teraz tutaj. Albo i nie. Szatnia, karta dostępu. Jest szatnia. O, o. O, chyba mamy to, czego szukaliśmy. Klucz? Jakiś Kamil zostawił. Klucz do zaplecza w pokoju monitoringu. I notatka. Elo? Obczaj ten sejf w schowku koło kamer, bo chyba znowu się zaciął. Klucz do pokoju masz obok. Kod do sejfu to 7595025. 7595025. Pozdro i z fartem Kamil. Sejf w schowku koło kamer. Z fartem. Co to? Ale klata. Ohoho, połowa roka starego. Nie zobaczysz jak gankuję, bo tego nie robię. A to pamiętam, no farmienie było mocne. A tu jakiś kozak przypakowany. Ale rękawiczki ma. Dobra, tu później chyba. Teraz musimy wrócić do kamer. Tu jest pokój z kamerami. Klucz do zaplecza. Witek, patrząc na ciebie, na twoje umiejętności, bez wątpienia złamiesz tę łamigłówkę w pół. O kurwa. Co to jest? O Jezus. 1-3 prawo, 2-4 lewo. A ten klucz do sejfu? Co podał? Emote only na 2 minuty. O, to zaczynamy. To chyba znaczyło niepowodzenie. 7-5-9-3-50-25. Po co jest to 1-3 prawo, 2-4 lewo w takim razie? Chyba, że 1-3-75-50-95-25, bo to było na człony podzielone. O kurwica. 75-95. A mogę w ogóle w lewo kręcić po tym? No i to nie to. Oj, to posiedzimy troszkę tu. 75-95-50-25. Pierwszy i trzeci w prawo. Drugi i czwarty w lewo. Jak przekręcę całość? A może coś jeszcze jest? No to byłoby 75-50 prawo, 95-25, 75. Pierwszy, 50. O kurwa, nie ten klawisz. 95. Nie! Źle już. Wróć. 1-3 prawo, 2-4 lewo. Ale nie mogę od kręcenia w prawo zacząć, więc muszę od 2-4 zacząć, czyli 90... Ale mi wszystko obraca. Uj, tu chodź, ty. Drugie i czwarte w lewo. A jak po prostu pójdę po kolei? 75, 95, 50, 25 i zignoruję tą kartkę? Czyli... 50? Jeszcze raz. 50? Kurwa! Ale jaja, chyba działa. Kipas, karta do systemu monitoringu. Oj, nie obróciłem tego. Zobaczymy, co będzie na monitoringu. O Jezus. 2, 3, 4, kam 1, kam 2. Dwa, dwa, dziewięć. Dwa, cztery, trzy. Aha. Coś chyba powinienem zauważyć. Chyba nie motyw z Observation Duty. A jak się da to na 4, 9, 1, 2. A jak dam tak, jak miałem? No, nie widać kompletnie tego. 1, 9, 2. Oszust? To nie oszustwo, to po prostu... 4, 1, 9, 2? Chyba tak. Oj. Ohohoho, a co to za piękne ubranka? Tylko gdzie są majteczki? O kurde. Każda wielka firma warta miliardy zaczynała w takim garażu, Witeczku. Oj. A wszyscy w tym momencie od Europy po Afrykę w moich majteczkach. Tak osiągnął sukces. A może by tak reaktywować twój projekt? No wiesz, ten z filmami. Moje majteczki, twoje panie i panowie. I działamy cuda. Oj. Tylko gdzie to będziesz promował? Bo na Twitchu nie za bardzo chyba by się uśmiechali. Chociaż biorąc pod uwagę te streamy. Najlepsze majteczki w internecie Pablo Sabre. Proszę. A to co to? Niestety mamy kolejne opóźnienie dostawy z Bangladeszu. Obawiam się, że konieczne będzie zastąpienie zmian 12-godzinnych zmianami 18-godzinnymi.
Pracownicy pewnie się ucieszą, bo więcej kaski będzie. Akurat 18 godzin w robocie, czas, żeby się przespać i przyjść znowu. Jeszcze jakiś prysznic, śniadanie zjeść. Ile? 4192? Dwa bułki! 4192. Zgadza się. O kurwa. Ale zajebiste były takie sloty. A mam jakieś pieniądze? Jakby Twitch na swoim Twitterze, Facebooku, gdziekolwiek zapowiedział, że otwierają ich dedykowany jakiś brand slotowy i RTP się zwiększa wraz z Watch Time'em albo, nie wiem, latami przebywanymi na platformie. Co daje najwięcej? O kur... Pogu najwięcej warte. 3 pogu, 4000. Graj. Co się dzieje? Nie działa? Kurwica, no. Ty, Gucio, zaczekaj. Spójrz w górę. Sufit? Widzisz ten mały szyb wentylacyjny w suficie? Widzę. Wydaje mi się, że dałbyś radę tam zwentować. A to nie podejrzane? A będzie trzeba kogoś zabić zaraz. Lewo, prawo, prosto, prawo. Kurwa mać. O. Jeszcze ruszyłem kamerą i nie pamiętam chyba. Czyli zła traska chyba. Lewo? Tu też coś wyskoczy. Kurde, kolejne rozdroża. A może prosto trzeba było iść? Ta. Tu chyba jestem znowu w punkcie wyjściowym. Albo nie? Nie. Dobrze. A, czyli to było prawo. Poszedłem w lewo. Stamtąd przyszedłem. To tu. Tak? No bo tam był ten uwóz. Nie, dobrze idę. Nie wiem, już kompletnie. Trzeba wrócić do punktu, gdzie byłem. Gdzie skąd wchodziłem, bo inaczej nie znajdę. Stop! Wchodziłem tędy, nie? Czy nie? Prawo był Wiktor. W lewo był ten labirynt. Chyba tędy wchodziłem. Tak, tak, tak. Trzymaj się prawej ściany. Czekaj. Zawsze w prawo? O kurwa, tu chyba nie byłem. Nie no, wróciłem tu, gdzie byłem. Nie wiem, pojebane to jakieś. Nie da się stąd wyjść. 6 okrążeń już robię. Nie robię okrążeń żadnych. Jezus. Dobra, tutaj jest pustka. Nie, tu nie jest pustka. Tu nie jest ślepa uliczka. O. To wygląda nowo. Tak. Dobra, czyli tędy wchodziliśmy. I tak, poszedłem w prawo, poszedłem w lewo, czyli stop, wrócę tutaj. I tu jest, tu wyskoczył ten Wiktorek. 100%, tu. Tak, tu wyskoczył Wiktor. Przyszedłem stąd, czyli na pewno nie tam, na pewno nie tu, albo tu, albo tu. Ale stąd przyszedłem przed chwilą, a w lewo wszedłem na starcie, nic nie było. Szedłem w lewo, nic tam nie było. Właśnie szedłem tu, stąd skąd przyszedłem. Stąd przyszedłem, ale to w takim razie tutaj mam nowe te rozdziałki. Nie, dobrze idę, na pewno dobrze idę teraz. I na rozdrożu kolejnym nie wiem. Trzeba będzie sprawdzić każdą... Nie, tu na pewno nie byłem. Mogę iść albo w prawo, albo prosto, albo lewo góra. Zaraz tu wrócę, zobaczę, czy tu nie ma zaułka. I tu w lewo, git. To jeszcze prosto tam... Nie pierdol. Prawo na drugim rozdrożu i trafiłem na start. To zawracam znowu. I teraz na drugim rozdrożu znowu w dół, bo poszedłem w prawo i cofnąłem na start. W dół idź teraz! Go w prawo. Tak właśnie, kurwa, piszeć. Sam nie wiecie, co się dzieje. Ale pojebane to jest. Może w stronę dźwięku. O Jezus, coś się dzieje złego chyba. O! Na farcie. Ta, znowu się wraca. I co widzę? Dało się to otworzyć? O, dało się. Kurde, to nie zwiedziłem, co tam dalej było. Tylko dla pracowników. Ewakuujemy się stąd. Wygląda na to, że zasilanie nie działa. No co ty, Witek, nie powiesz? No. Smacznie kawusi, policjant mnie kusi. Kawa palona. W sumie kawusi to mi się napił. Ciemno jak... No na to wygląda, ewidentnie. Coś czasnęło. Pusto.
Kurwica, ty! No nie pusto. Worek ze zwłokami, ale jest klucz. Zdobyto przedmiot, klucz do drzwi. A tu jest damska? Stary z boku, wydaje mi się, że nie powinieneś tam wchodzić. Bez przesady, w takich... w takiej sytuacji kryzysowej... Henkenik? Nie mam telefonu. Link? Co? Co, co? O, dobra, już chyba podejrzewam. Strona www, dotknij tutaj. To może jeszcze powiemy o tym... Dobra, pierdol się. Jestem w toalecie. Zaraz wracam. Marek. Okej, okay, jesteśmy teraz w sekcji dla obsługi metra. Pokój z zasilaniem musi gdzieś tutaj być. A ja mam klucz do niego. Polska ma gorszy skład niż mefedron. Jezus Maria. Widzisz to wejście na pendrive? Spróbuj mnie tam wpiąć. Tylko bez żadnych skojarzeń, ty zboczuszku. Boże święty, no wepnę cię. Dobra, daj mnie to, zaraz to ogarnę. To jest łamigłówka, na którą od zawsze byłem gotowy. Może to zadziała, może nie. Poczekaj chwilkę jeszcze. Poszperam. O! O, to jest chyba to. Już prawie gotowe. Zasilanie? Mamy, to światło działają, Witek. Koks. Tylko jest pewien problem. Żeby utrzymać zasilanie, musisz mnie tutaj zostawić. Jak to? Będziemy w stałym kontakcie. Na pewno jakoś z tego razem wyjdziemy. Myślę, że pójdzie nam lepiej, kiedy ostatnim razem zostawiłeś mnie dla maratonu anime w kinie. Ale ja nie zostawię ciebie, będę z tobą w stałym kontakcie. Nie było, nie miało coś takiego miejsca, kłamstwo. O, coś kurwa podejrzane to. Działają światła, ciemno jak... O, taka zagrywka. O mój Boże, jak zakazane Witek, słowo. Witek, idziesz jak burza. Prawie jak wtedy, kiedy grałeś w Pro Hotsa. Bo niezręcznie kurwa się robi. Flotuch? No flotuch. A to do usunięcia. Przecisnąć się. Ktoś tam stał. Musisz to zapamiętać, więc się skup. Idź w prawo, prosto, prawo, lewo, prosto, prosto, lewo. Lewo. Kurwa, prawo, prosto, lewo, prosto. WTTG? Powiedz jeszcze raz. Musisz to zapamiętać, więc się skup. Spoko. Idź w prawo, prosto, prawo, prosto, lewo, prosto, lewo, prosto, lewo. Halo, Witek, słyszysz mnie? Jednak się pomyliłem, no co? Kurwa! Z tym zamiast prosto po lewo, to idź w prawo. Prosto, lewo, czyli cofnąć. Wszedłem tu w lewo, czyli w prawo. Jeszcze raz. Musisz to zapamiętać, więc się skup. Idź w prawo, prosto, prosto lewo, prosto, prosto, lewo. Lewo, tu się pomylił. Halo, Witek, słyszysz mnie? Jednak się pomyliłem, no sorry. Z tym zamiast prosto po lewo, to idź w prawo. I prosto po lewo usunąć, czyli tu nie prosto. Co jest, kurwa? Ale to od poprzedniego momentu, on się pomylił. Złą drogę wskazał. Jak się pomylił, to trzeba... Czekaj. Musisz to zapamiętać, więc się skupić. Prawo, prosto, prawo, tu już za mną. Prosto, lewo. Prosto, lewo. Lewo. Prosto, lewo i teraz prosto, lewo, ale się halo, pomylił. Halo, Witek, słyszysz mnie? Jednak się pomyliłem, zamiast sorry. Prosto, lewo. Z tym zamiast prosto po lewo, to idź w prawo. No to tu! No i tu za każdym razem nie łapał. To... Ja jestem... Jak dobrze, że udało nam się przywrócić zasilanie. Ta. Braj tak. Spójrz na siedzenie, coś tam chyba leży. Ta. Klucz. A to jesteś? A co? Halo? Witek? O, jesteś? Wróć po Delmusia? Halo, Witek. Wrócę, wrócę później. Trapce.
Próbowałem wziąć ten klucz, nie dało się. Teraz go nie ma. Gra mnie sforsowała, żebym go zostawił, ja nie chciałem. Ale co to za lokacja? Uwaga, węże! Żeby jadu nie trzeba było wysysać. Powinien mi zaraz coś... Oho, blokada. Czyli nie tam. A tam? Jak nie tam, to po schodach. Tu też raczej będzie blokada. Dobra, po schodkach. Musiał sprawdzić na natręctwo. To jest jakiś las! Chyba jakąś ścieżką idę. Nie widzę do końca. Ale losowe to było. No nie widać nic, ale jest jakaś posiadłość. Kurde, albo psychiatryk, albo więzienie. Siedziba? Myślę, że to nie siedziba. Zamknięty, muszę znaleźć inne wejście. A jednak, kurde, taki sam motyw outlastowy był. Prąd zamknięty. A to co to? Jakaś podejrzana płytka. Nie złamie. Oho. Manekiny. Wolnych widzów mam. Ty, ciebie tu nie było. Dawaj klucz. Nie wyrwę tego, muszę znaleźć jakiś klucz. Albo jakoś znaleźć klucz. Taki silny? Kurde. Lampka obok kamerki. O chujowo, nie ja jestem zmarł. Ale mnie fobia chwyciła. Boże święty. Najgorzej. Daj spokój. Co? O. Dzięki. A schodkami już mogę? Nie, też nie mogę jednak. O Boże! Kurde! No... Ale wspomnień. Od razu po wejściu do tego pokój NZ-a. Kiedy koleżanka z klasy pokazuje wam cycę za salą gimnastyczną. Krzysztof Golum tutaj. Hitbox? No kiedyś na hitboxie streamowaliśmy. Pamiętam jak ludzie do mnie pisali, że zajebiste bluzy mamy na tym zdjęciu wspólnym drużynowym i chcieliby zamówić to. Jest linka. Trzeba tak kliknąć, albo odwrócić, albo zdjąć. W programie wielbłądy, baktariany, konie fryzjerskie, kucyki, alpaki, osiołki. Atrakcja programu, szaleni akrobaci na trampolinie. Cyrk, no. Ale dobrze Jarvanem szło. Akurat. NZ miał poukrywane w pokoju od rodziców smakołyki. Co by koledzy mu nie zjedli. Taka instrukcja była od przełożonych. Ale to chyba nie będzie takiego easter egga. Chyba, że będzie. Filmik z Gaming House'u z maskami. Tego filmiku nikt nie ujrzał. Jest to gdzieś w internecie. O kurwa. Nie ma, bo jest to na prywatnym koncie. Każdy z nas się obracał. Pierwszy Krzysztof odwracał to było się po jeden... i dawał, że uderza laską i krzyczał nasus. Ja zwracałem się, krzyczałem Lisin, a NZ na końcu odwracał się i dawał, że strzelał i krzyczał Tristana. Mam nadzieję, że nie dostali dostępu do tego i nie będzie tego tu, bo będę zmuszony ekran wyłączyć i dźwięk, bo mnie wykręci na wszystkie możliwe sposoby. No nie, no nie, nie. Ale nie wiem, jak wy byście mogli mieć zdobyć do tego dostęp, bo ja nawet nie wiem, jak zdobyć. Znaczy się wiem, ale nie chcę nawet tego robić. Dla swojego zdrowia psychicznego. O mój, tu jeszcze szafa była. Kurde, jak odwzorowane pięknie. Telefon z tapetą Timu Skały. Okno. Łóżeczko było. Na odwrót było. Co to ma znaczyć? To było tu i się tak rozkładało. Miałem na tej komórce na przykład, jak próbuję śrubokrętem z arkuelem butelkę wina otworzyć. A, było. Się łamał i tam został w środku. I wpadł korek jeszcze do środka. Kurwa, usunąłem to, bo nie miałem miejsca. Czajcie? A smutno. Za 30 lat by się zobaczyło. W kuchni na stole było to otwierane. Jak jeszcze w dwójkę byliśmy, jak pierwsi przyjechaliśmy. Jeszcze o ścianę uderzaliśmy w bucie, jak było to, żeby wypadł ten korek.
ale nie dałoby rady. Arkot się jeszcze kłócił z właścicielem tej pizzerii, bo mieli dwie pizze. Margarita jedna kosztowała 19 zł, a pizza z salami kosztowała 30 zł jakoś. Pizza z salami była tą samą pizzą, co margarita, ale z salami. I Arkot powiedział, że chce margaritę, ale z tym salami. A on powiedział właściciel, że nie może mu tak sprzedać. No i się wykłóca z nim. Dziękuję, Delord. Ta pizza tak nie wyglądała, ja już nie pamiętam. Ta pizzeria to było przekleństwo. Jak tu jest okno, tu było okno na osiedle, to tutaj praktycznie, nie wiem, 5 metrów od tego okna była pizzeria. Więc śniadanie, obiad, kolacja, w pewnym momencie to była pizza, dzień w dzień. Oj, banan, soplica, mleko. 3 jogurty, kola i wódka, kurwa. A tam wanna z hydromasażem, który nie działał. Tu NZ-ik siedział, ja tam, tu Krzysztof. Tu Urbizort siedział na kanapie i na laptopie. Tam cygaro paliłem jeszcze na balkonie. I śmieci składowaliśmy, bo nikomu się nie chciało wyrzucić. Takie wielkie wory były. Jebało to z balkonu, że aż czuć to było. Paneczko Bon z BGC z tej strony. Zapraszam na stream Overpoła, Delorda, Gucia, NZ-a i Jarkuela. Skała, skała, skała na Twitch TV. Pozdro 600, bonus BGC. Elo. Chyba 20 zł za ten filmik zapłaciliśmy Delord, nie? 20 albo 50. Koga witam, siema Werbow. Hema czasu, potrzebuję waszej pomocy. Dostałem koordynaty największego skarbu na Twitchu. Znalazłbym go sam, ale chwilowo jakoś tego nie widzę. A jak to, nasze pomocy czyje? No Team Skała typi, dzwoni do reszty, macie 2 godziny. Nie wiem, czy chcę to oglądać, Krystefanie. Ale to już jak leci. Naprawdę daję to za darmo? Tak, jasne. Tylko wiesz co, zadzwonię szybko do Arquela. Halo? Arquel? Golemie, gdzie ty jesteś? Typować? Typuję! Sorka, panowie, mis Kliczek. Dobra, chodźmy, nie mamy czasu. Za pośladki mnie tu chwytał, stary zboczeniec. Jezu, Boże Święty. A NZ? NZ-a nie było tu. Miała być promocja jakiegoś laptopa, na którym stream chodził i grał Overpoł. Wszystkie komputery działały sprawnie, a ten laptop się dusił i FPS-y spadały. A. No, pamiętam to Overpoł, pamiętam. No, generalnie witam wszystkich, którzy dopiero przyszli, którzy chcą nas poznać. Jesteśmy Team Rob. Ja jestem Krzysztof i gram topa. Krzysztof Jezus. Jest z Bełcza i Kratopa. Razem. Razem albo... Nie, kurwa! Albo... Idę być? Nie. Dobra, kurwa, daj gaz, jedziemy się uczyć, ruszaj dwójka. Okej. Okay. Na go startujemy. Będzie 3, 2, 1, powiem go. Może odpalacie. Bez tego, co? Dobra, jedziemy z gównem. Tak. Dawny no nieprawda. To jedziemy. Yeah, dobra, szybko, bo mi się radzi. Go! No kurwa! No nie mogę. Ale sekundę, przesłucham sobie począteczek, bo nie wiem, czy pamiętam na 100%. Jeszcze słuchawki, mówię, Siberia. Dwa. Jako mikrofon. Jeden. Go. Tak, właśnie jedziemy raz. Raz i raz. Nie mogę, kurwica mnie tam kręca. Magik. Dobra, magik. I trzy kropki. Jedziemy.
jedziemy z tym tematem, go! O kurwa! Jedną pierdoloną schizofrenię zaburzenia emocjonalne, proszę puść to na mnie, powiem ci, że to fakt, powiesz mi, że to obciach, pierdolę cię i tak rozejdziesz się po łokciach, bo ja jestem Bogiem, uświadom to sobie, słyszysz słowa, od których wozujesz się na głowie, o rany, jestem niepokonany, HIPHOP bez reszty oddany, przejebany, potencjał niewyczerpany. Wiesz w końcu, co to teraz jest można wrócić. Czas tuleja? Poka bydlaka i... Wpisz w google.pl. Wiecie, ile lat ma Kasperek teraz? Jak pewnie wiedzieć. Pod 18 będzie podchodził zaraz. Pisze. Już może jest po 18. No nie wiem, no. Jak cokolwiek nie będziesz wiedział w swoim życiu, to wpisujesz w google.pl i tam będziesz miał odpowiedź na wszystkie twoje pytania. Na przykład baby powder. Tylko takim życiu... Co to za Gutek. Co on tam chciał powiedzieć? No nie wiem, no nie pytaj się mnie, stary. Sam dokładnie nie musiałem zgłaszać, co to jest. Zaraz piszę w ogóle. A wtedy jeszcze miałem wysoką rangę. Nie, grałem w tym zaki. Dlatego, no powiedziałbym mu, gdyby. D3? Jak Kacperek dał radę, to D2, co? Nie da D2 rady. Chyba miałem. O, wiesz co mnie teraz. Z ciebie... Ja pierdolę, nie! Jakiegoś stojącego siusiaka. Z wystającym takim. Już, Kacperek, nie, bo zaraz zmiotuję też poważnie. Wybacz, że cię na to naraziłem. Spokój. Gdy pojawia się incydent, tam... Gdy wydarzy się incydent, tam pojawia się... Tak. Gdy wydarzy się incydent, tam pojawia się konfident. Przedali nas. Arkole runy przypominają na czacie. Tak, bardzo dziękuję za to przypomnienie. Dziękuję, widzowie. Otwieram nie mam armor maść końską i smaruję nią ręce. Czemu to robisz? Było tak zimno, łapie. Nie mów maść końska, bo to jest takie jakieś... A to się tak nazywa, jest tak nazywa. Cały słoik, to nasz słoik. Maść na ręce. A kiedyś mnie plecy napierdalało, to szybko ten. To do wszystkiego, dobra. Chili, imbir i inne pierdolety. Końska maść, ja pierdolę, łe. Jak dla mnie jakaś obrzydliwe to jest, o, kaszanka, jak ktoś powie, takie rzeczy, to mnie brzydzi. No, frajpusz zwardowany. Slash overpo.moba. Chodź. Wyjebałeś się. Jak Firelli, jak nie podejdziesz. Biegnę. Podepchnij, o kurwa, krzyk! Erka, Gucio! Kończyła mi się szarża! Idę. Mogę zerkować, ja pierdolę. Irelia, dobra, dobrze, nie ma Dawidu, fuck! Jedną asystkę dostałem. Bejaj, widzę, że kupiłeś. Mam nadzieję, że zrobiłem więcej. Typiczny Polak? O kurwa, od Gucia to nawet bo Skarner nie zrobił. Nie zadawał dużo. Patrz, bo bardziej CC utility. No nie wyszło. Masz 1000 mniej DMG, kurwa, ten enemy supporta, typie, ja pierdolę. No nie wyszła gra, no nie wyszła. A zobacz, kto ma największy damage do creep. O Jezus. Oh my fucking god, boys. Damage dealt, naciśnij damage dealt. O, podoba mi się ta rymowanka. Arquel, miejsce playna i wygrana gra kolejna. Przejebana gra kolejna. Nie, to jest niepoprawna wersja. No lepsze. Ale... Arquel, miejsce playna. Ojej, to źle się tu wydarzy coś. Ojej. Kurwa! To mogło wyjść, one tylko barier chyba... nie spojrzały. Ładnie wywijasz, Delor. Minęła smutnie z fejkota, ja pięknie. Ja bym chciał ten, na przykład zamiast tych piosenek, co puszczają, nie wiem, jakiś freestyle bonusak by rzucili w kościele, o. Bierze na plag DJ-a, a tam co? Koronka do miłosierdzia Bożego, jazda. Piękne są takie pieśni. Flesznij shielda. Ja zachodzę, ej, zachodzę ją. Patrzcie, jestem tutaj. Gutek! Zajebioza, panowie, nice! No to była chyba jakaś ważna gra. Nie, już starczy. Tak, DJ? No, był kiedyś. O chuj? A go for lolek to był, możliwe. Kiedyś wygrywaliśmy. Chociaż takie turnieje. No. To się... Kto streamuje tak, by the way? Gucio? O, to dobrze. No tak, ta akcja to będzie spam X na czacie. Top. Nie, pierdolę! Na dopingę zniszczysz. Challenger tier! Diamond Division 2 1 I zaszczyćcie, góry.
Gownią! Przez tyle zapomniałem, że w grę gram. Blok, dobrze, dragon! Nie mówcie mi, że są sterowniki do podkładki, bo skisnę przecież. No niemożliwe, żeby to było do podkładki. Nie. Trolujecie mnie. 6.5 hours later. Gogle. Droga. Oj. Stero. Aha, nie ma sterowników do podkładki, tak jak myślałem. Myślę, że nie. I baterii w płycie głównej. To jest fucking to. Tę podkładkę. No i rip. Kurde, klient jeszcze jest przestarzały. Ale podkładkę odwrócił, do góry na dachu. Gotować rosół i zostawić na balkonie. A, no możliwe. Tak, stała pół roku i wyjebałem A totalnie, już zalęgłem. Bałem się tego dotknąć, poważnie. Stało całą zimę i potem jeszcze, jak się zaczęło robić. Było tak. Syn pół roku, garnek na balkonie. Nie wiem, nie patrzyłem tam. Po prostu wziąłem tak z odchyloną głową w rękawicach, wyniosłem na śmierć. Wstaję, zaczynamy o 12 rano, kończę o 12 rano, idę spać i wstaję o 12 rano. Co? To? Ja pewno nie wstanie o 12. Co, idiota? Jezus. Nie usłyszałem, co Krzysztof powiedział. Nie stało. Co Krzysztof powiedział, bo nie usłyszałem. Halo, co powiedział? Zaczynamy o 12, kończymy o 12. Co Krzysztof powiedział? Napiszę wam. Że będzie spał cały dzień. Człowiek że, dolem. Że będzie spał cały dzień, całą noc. Ja żyję. Kurwa. Ale co to dobra, daj buję, bo i tak ja pierdolę. Nie wiem, czy to nie jest ten stream, golem. Co mieliśmy podziały. Grajmy to, bo jestem poważnie sfidowany. Jazda. Aby smajta! O kurwa! Wiedziałem! Pizdu! A miałem 175 CS-a. Jasne. W tej minucie. 4 kilki. I miałem 3600 golda na sobie. A, to jeszcze, chłopak to siostry mój... był. No, halo. Wazgiech ma. Halo? Wazgiech. Cześć. Jezu, jakie to dawne jest. Skąd oni to mają? Kurwa. Po niemiecku mówi, to jest Niemiec. Mam 4 pola, 3 Polaków i... That is so funny. Witam Polaków. Szczęść Boże. Ej, powiedzieć wam coś. Kiedyś bardzo chciałem mieć prawo jazdy. A teraz masz, jest taki... Zrobiłem to prawo jazdy. Ja chciałem mieć samochód. Chciałem mieć bardzo maturę. Zdałem tą maturę. Nie chciałem jej mieć. Chciałem wygrać mecz na iście i kurwa, wiecie co? Wygramy ten mecz na iście. Właśnie teraz. O, piękne powiedzenie. Ale sztab. Mam teleport. AL? Tak. Wszyscy AL. Chodź, Tyndra najlepiej. Kurwa. Czemu nie tepujesz Arquel? A Blue, pięknie. Tak? O co chodzi, Arquel? Coś ty odjebał. A, bo on tepnął wtedy tam. Piepie Boże! Jak dzieciaczek jeszcze mam głos kurwa, tutaj. No. Jezus Maria. Włączyła straszna, nie wiem. Nie umiem tego panować. A to 4000 followków, to jest masa start. W przeciwnej drużynie. Kanału. Powiem ci tak, bo coś zieli. Ilość subów 36. Takie dobra. Czasy były. A to było na dobry dzibek jakiś. Ej, co ty, a chcesz? Tam ludzie z LCS-a byli wcześniej. Nice, panowie, super! Wiktorek, top. W chuj. Ograni. Nie ma Lulu. A tak w chuj ograni. Lulu nie ma, Lulu o, nie ma. Kurwa, ale urwał. Witold, kurwa, zajebiota. Ja pierdolę. Chyba tyle. Jezu, ale pięknych wspomnień jest z tym pokojem. Jeszcze raz? Nie, jeszcze raz. A uwzględnili, co jest w szafie? Nie uwzględnili, a tam bokserki Krzysia były. Jak nasrane w korytarzu. Nie było nasrane. Ta wanna była popsuta i nie działała. Nikt się tam nie relaksował, bo tam nie działało. Hydromasaż nie działał i woda nie działała. Klucz! To samo? Kurwa, do których?
Światełko w tunelu. Oj. Strach naciskać. To będzie jakiś pewnie cringe'owy moment numer 100 ileś. Krzysztof dostał ten pokój? Tak. A, to ta korporacja za wszystkim stoi. Bright Eye. Nareszcie się spotykamy, Witek. Twarzą w twarz. Nawet nie wiesz, od jak dawna próbowałem cię tutaj zaciągnąć. Jak już się pewnie domyśliłeś, to ja, Krwawooki. Cała praca pod przykrywką Bright Eye była tylko po to, aby mógł nareszcie dokończyć swój projekt. I to z twoją pomocą. Naprawdę myślałeś, że możesz tutaj cokolwiek zrobić? Jesteś w mojej symulacji. Gramy tylko i wyłącznie na moich zasadach. Twój żałosny koleżka już więcej ci nie pomoże. Naiwnie myślę, że ma jakiekolwiek szanse. Teraz przyszła kolej na ciebie. Chyba rozpoznajesz to miejsce. Spędzisz tutaj swoje resztki życia, zapętlony w najgorszym koszmarze. No i z monitorów poleci coś, co mi się chyba niekoniecznie będzie podobało. Przywitaj się ze swoimi starymi znajomymi. Nie mogę się doczekać tego przedstawienia. Zaczynamy! Co jest, kurwa? Witamy wszystkich. Nie! Ja! Weź mi to! Kurwa, z przyroczą! Pierwszą rozgrywkę pomiędzy. Obrzydlistwo, kurwa! Panowie, jak oceniacie tę grę? Czy spodziewacie niedobrze się, że naprawdę. Wycięży? Czy raczej stawiacie tutaj wszystkie karty na fanatyk? Szalkę, odkąd weszło tych LCS-ów, dobrze się pokazuje. I widać i ten. Nie mogę nawet zatrzymać, że sobie świetnie radzą. W czasie też myślę, że świetnie sobie. Tak, mogę przytomność stracić? Już mi dzwoni w uszach. Okropne. Dobrze, to zagłuszyli. Bicie w serce. Możesz jeszcze to wszystko naprawić. Nie mogę się ruszyć. Co? Skup się. Tak. Zdecydowanie lepiej pokazał się Amazing. Tak. Ja jako fan m.in. Wandera, bo to jesteśmy tak dobry znajomy. No cóż, kurwa. Przeżywanie tego drugi raz. Jeden Polak w teamie? Dwóch Polaków? Jeden. Jeden Polak w teamie, prawda? Witek, oj. Nie ma dwóch. Przejęliśmy pełną kontrolę nad systemem. Zaraz się wybudzisz ze symulacji. Pomoc już jedzie. Nelor to stali. Wszystko będzie dobrze. Pamiętaj, żeby nie... Żeby co? Podpięty do systemu. Mamon? Jaki mamon? Kurczę. Co ty piszesz? Piękną grę panowie stworzyliście. Znaczy wiele momentów dla mnie było nieprzyjemnych z oczywistych względów, ale nie no. Super to zrobiliście, naprawdę. Nie wiem dokładnie nawet wszystko. Trójka? Trójka od grafiki. Płyta Asana Aluditu. Kod? Klub Smurfy. Jaki był drugi ending? Nie wiem, czy chce się dowiedzieć. QA? Patiro? Jacket? Kaczyński? Stożek? Madson? Sonia? Spartano? One I Cut? Artix? Crash? Paco? Nie no, ja czytałem moje napisy w grze! Delort jak on sam, Gucio jak on sam, Missilia jako prezenterka... To był głos Missili? Co ty opowiadasz? Weronika miała kompletnie inny. Ryan jako krwawoki, ja to nie wiedziałem. Dodatkowe filmy, Madson, White Michael, Nitrusek. Specjalne podziękowania dla truskawkowej, mnie, panienki Row, a znak kiedy Projekt R? A ty pytałeś o tą grę, kiedy... Nie, no nie będzie chyba.
Wonder Amazing, zabicie Polakami, not prone. Godzina 20. Zaczynamy wiadomości. Teraz faktycznie słyszę podobieństwo. A w dzisiejszym programie... Teraz jak już wiem, co słyszę. Młody, 62-letni... Przepraszam. 26-letni twórca internetowy Witold Tacikiewicz po blisko 2 tygodniach poszukiwań został odnaleziony wraz z innymi porwanymi mieszkańcami w opuszczonym garażu na przedmieściach Krakowa. Za sprawą stał niejaki Piotr P., posługujący się pseudonimem Krwawooki. Zostały mu postawione zarzuty handlu ludźmi oraz nielegalnych eksperymentów medycznych. Grozi mu dożywocie. Sprawę bada bardzo prokuratura. Dobrze. A teraz pogoda. Zarąbiste. Kurde, jaka fajna gra! Koniec? Dziękuję wam ślicznie, panowie. I oczywiście pani też. Jak ktoś chce zagrać, to płyta podał link na czacie. Przychodzi całość, żeby zagrać drugi ending? To niekoniecznie, ale... Nowa gra, wczytaj grę. Jest. A wystarczyłoby inaczej słowa ująć. Jeden Polak w teamie, nasza nadzieja. A to chuj. Wszystko nie tak. Dobra, spróbujmy. Witek, coś ty odjebał! Dwóch Polaków w teamie, prawda? Wonder Amazing. Nie no, Amazing akurat nie jest Polakiem. O kurwa, bolący ten... Nie chcę patrzeć na to. Tak, on udaje, spokojnie. No kurwa, no. Dobra, okej. Okay. Profesjonalny analiz desk. Wydaje mi się, że Amazing dziękuję, na pewno Buka. Ma jakieś polskie korzenie, ale tak, Polakiem dźwięk, takim będzie łatwiej znieść. Z Polską jest. Nawet wiele ma związanego z Polską, ale dobra, w takim razie... Bardzo ją kocha. Jest ja. Dobra. Chyba kurwa do psychologa by się nadawało iść, biorąc pod uwagę jakie odczucia mam i co się w mojej głowie dzieje, jak to widzę ten obraz. Jeszcze raz? Nie, no już wiemy co było. Już można zakończyć.